Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Thaumaturge. Jeszcze słuchajcie, w rejonach Śródmieścia Północnego mam parę questów pobocznych, a mianowicie kolejny botaniczne skarby. Rozejrzyj się za dalszymi tropami. Zróbmy te poboczne questy. No, przydadzą mi się punkty, bo chciałbym kolejnego salutora złapać, ale nie mam w ogóle punktów. Nie mam punktów, tym bardziej. Aha, czekajcie. Tu coś jest. Zobaczymy. Zbadajmy. Ogłoszenie w prasie. Ogłoszenia. Dom przy ulicy Erywańskiej 16. Duży, zadbany i dobrze doświetlony. Oględziny 16 wrzesień między 2 a 7. 16. Tylko właśnie nie wiem, co to wrz. Jest. Między 2 a 7. Właściciele Łucja i Zbigniew Notetcy. Okay. Hello, sweet secret. Kurier codzienny. Zwinięta gazeta na wierzchu, widoczna rubryka z ogłoszeniami. Na ulicy Erywańskiej 14 znajduje się dom Noteckich, który można obejrzeć 16 września od 2 do 7. A, okej. Okay. Botaniczne skarby. Jan Notecki jest botanikiem, który podróżuje do Ameryki Południowej i przywozi stamtąd różne okazy z torczyków. Jego kolekcję można obejrzeć 16 września między 14 a 19 pod pretekstem zwiedzania domu Noteckich wystawionego na sprzedaż. Okej. Okay. Dobra, tu coś jeszcze jest. Tu coś jeszcze leży. Lista sprawunków. Do kupienia kołnierzyki, 3 sztuki, atrament, kreda, całe opakowanie. Dostarczyć jak najszybciej panu W. Różyckiemu. Okej, okay, lista sprawunków. Notatka przeznaczona dla służącego. Wygląda na to, że Waleremu Różyckiemu oprócz rzeczy codziennego użytku potrzeba będzie również kreda. Okej. Okay. Dobra, jedziemy dalej. Idziemy dalej. Ważne punkty. Aha. A i teraz tutaj, dobra. Czyli nie, jedziemy kolejne jakieś zadanie. Czyli tutaj jest też o jakiejś tam godzinie. Po południu, dobra. Interesuje nas, słuchajcie, Śródmieście Północne, tak? Odszukać wszystkie związane z zapiskiem. Gra w karambol, dobra, zobaczmy to. Ten quest. Grawka. Co znowu myślicie o arystokraci? Aha, no właśnie, to jest ten pojedynek niby. Dobra, lecimy. Czyli to jeszcze można tutaj coś znaleźć. O tej porze, dobra. Pewnie w bilarda będą chcieli grać, no bo kijami. Pojedynek, nie? Oho, tu coś jest. Zbadaj. Pan R. odwołał rezerwację na godzinę 6 wieczór. M. Hello, sweet. Spostrzeżenie. Informacja dla pracownika zapisana na karteczce z wytłoczoną nazwą baru La Fourchette. Tuż jest jeszcze trochę wilgotny. Notatka musiała więc powstać niedawno. Widocznie przed chwilą zwolniła się rezerwacja na jakiś stolik lub obsługę o godzinie 18. Wniosek? Gra w karambol w barze La Fourchette można stoczyć. Ja nie wiem, czy dobrze to czytam. Może nie, francuski to nie w ząb. Można stoczyć pojedynek za pomocą kijów i kul. Kijów i kul? No to bilard. Podczas gdy gry w karambol. A, okej, okay, przepraszam. To jest jakaś karambol. Dziś wieczorem zwolniła się rezerwacja. Jest to więc doskonała okazja, by spróbować tej gry. Okej. Okay. Słuchajcie, tu jeszcze coś. Tu jeszcze coś leży. Zgubiony guzik, niewielki i mosiężny. Wysłużony guzik wpadł do kałuży. Kiedyś był przyszyty do czamary, manifestującej pamięć o powstaniu prosto w gęby Rosjan. Po latach znalazł miejsce w nowym płaszczu. Ten jednak, choć sprezentowany przez wnuków w dobrej wierze, jest tylko nędzną atrapą dawnego, ukochanego stroju. Wyciągnij wniosek. O, czyli to może być o ukrawca. Łuda, maskarada, teatr. Rzeczy jawią się nie takimi, jakimi się są naprawdę.
Szamerunek nawiązuje do stylu militarnego, podkreślając sylwetkę. Wzór paisley to ostatni krzyk mody, a surdut dodaje powagi. Czasem trzeba przywdziać przebranie. Jedną twarz ukryć, inną pokazać światu. Okej, okay. Dobra. Tu mam sporo. Już pewnie... Aha, czekajcie, tu jeszcze kolejny. Lecimy dalej. Czyli do krawca możemy się pewnie niedługo udać. Aha, dobra. Czyli tutaj już kolejny quest, żeby poczekać. Nie. Nie. Zróbmy coś innego. To znaczy tak, to jest tak poboczne. To bym chciał, ale to jest po Wiśle. Nie. To też nie. To obejrzyj po południu. Śródmieście północne. Śródmieście podejście do La Plume. Po piątej po południu. To też nie. Śródmieście północne. Wypróbuj po południu. Wszystko po południu. Poszukaj wskazówek związanych z Rockim. Śródmieście północne. Teraz to. Niezwykły instrument. Spoko. Dobra. Jedziemy. O, jeszcze parę zagadek jest. Nas prowadzi sporo. Okej. Okay. Pójdziemy na tutaj. Oho, czekajcie. Czekaj, a nie. Tutaj coś jest. Tu jest wskazówka. Zaproszenie. Już od 50 lat mam zaszczyt być mieszkańcem Warszawy, a od ponad 30 pokornym sługą wszystkich, którym droga jest muzyka. Dlatego zapraszam serdecznie przyjaciół, uczniów oraz słuchaczy, którzy towarzyszyli mi podczas mojej kariery, na uroczystą kolację w najbliższy piątek o godzinie 8 wieczór w moim mieszkaniu. Podczas tego jubileuszowego spotkania pokażę swój najcenniejszy skarb, którego używał sam Liszt, no kompozytor, z poważeniem Jan Rocki. Okej. Okay. Zaproszenie. Elegancka kartka ukryta w zapieczętowanej kopercie. W piątek wieczorem odbywa się urodzinowa kolacja pianisty Jana Rockiego, na której pokaże on swój największy skarb. Okej, okay. Dobra. Wracamy. Jeszcze coś. Oho. Referencje. Zaświadczam, że Antoni Karczewski, zamieszkały przy ulicy Chorzej 2, jest doskonałym stroicielem fortepianów. Zawsze przybywa na czas, wypełnia swoje obowiązki sumiennie i z pełnym znawstwem. Podpisano Jerzy Muszyński. Notatka dołączona. Zamówić Karczewskiego na piątek do Jana Rockiego. Okay. Well, well. O, spostrzeżenie. Odręcznie zapisana rekomendacja polecająca stroiciela fortepianów oraz dołączona notatka. Jan Rocki zamówił na piątek najlepszego stroiciela fortepianów. Wyciągnij wniosek. Niezwykły instrument. 15 września o 20 odbędzie się urodzinowa kolacja pianisty Jana Rockiego w jego mieszkaniu na ulicy Próżnej 11. Z tej okazji wszyscy melomani z wyższych sfery będą mogli podziwiać jego najcenniejszy skarb. Wyjątkowy fortepian, niegdyś własność Franza Liszta. Jubilat zapewne pozwoli chętnym zagrać na instrumencie i przekonać się, jak piękne dźwięki można z niego wydobyć. Spoko. Na pewno to odwiedzimy, ale teraz pewnie... O, gdzie ja tu lecę? Na pewno... O, tu coś jeszcze jest, słuchajcie. Okej. Okay. Hello. Podręcznik do geometrii. Wysuszona książka ze śladami łez na okładce. Czyżby nowy quest? Dobrze, że jest geometria ideał, którego gorzkie słowa nie zdołają zniszczyć. Choć rodzice podcinają mu skrzydła, on wierzy, że będzie kiedyś wspaniałym matematykiem i znajdzie swoją bezpieczną przystań wśród perfekcyjnych rombów, kojących okręgów, przyjaznych trapezów. Ciągnij wniosek. Sen we śnie. Tęsknota za marzeniami, sny na jawie, pragnienie tego, co jest poza zasięgiem. Fular farbowany syntetyczną mowę inną ożywi sylwetkę. Czarne wełniane spodnie dodadzą klasy, a kamizelka w rąby przełamie całość. Nadchodzą nowe czasy. Mężczyzna nie musi już nosić się skromnie. Okej.
prosi na kolację na próżnej 10. Chyba coś czuję, że... Czekajcie, a tutaj? Nie, tutaj nic nie ma, dobra. O, ale tędy mogę iść. Mhm, czyli do... Tak, czyli tutaj pewnie. Nie. Tak, tutaj jednak, dobra. Dobrze. Znaczy dobrze, niedobrze, ale teraz tak. Tu mamy Śródmieście Północne. Po południu. A my teraz mamy wczesny poranek. Po południu. A krawieckie rozterki, no właśnie. Tylko, że tutaj mamy... czekajcie, to już jest. Ale teraz nie wiem, czy to czasami tu nie będzie, żeby chociaż, kurde. Czekajcie. Możemy to... Co tu jest? Kurde. Oho. Co to jest? Podnieść. Lamod. Palisenne i kwartał, a nie, to może pierwszy kwartał 1904. W styczniowym wydaniu La Mode Parisienne przedstawione zostały kamizelki, płaszcze oraz surduty z elementami nawiązującymi do stylu militarnego, szamerunkami i lampasami. Miłośnicy wzornictwa inspirowanego Orientem również znajdą coś dla siebie. Kontynuuj. Dobrze. Lecimy dalej. Kurwa, tu nic nie widać. Czekajcie. O, tutaj aż dwa. Ten dalej żyga. A idź mnie. Ale... Pracownia krawiecka, ale czekajcie. Dlaczego w tą stronę? Idziemy dalej, bo tutaj... Dobra, wrócę tutaj do pracowni krawieckiej. Kurde. Coś jeszcze mnie gdzieś indziej prowadzi. Tutaj. Tu jeszcze. O, nie. O, tu jeszcze coś jest. Przegląd modowy, wrzesień 1905. W tym numerze sporo miejsca poświęcono tematowi łączącemu świat mody i technologii. Coraz powszechniejszym, syntetycznym barwnikom. W ilustrowanym dodatku przedstawiono kamizelki w geometryczne i finezyjne wzory. Na koniec znawcy dokonują przeglądu najmodniejszych krojów spodni. Okej. Okay. O, dobra. Czyli to już wszystko pewnie. Wracamy do krawca. No ale dobrze, dobrze, bo w tym tutaj też zakończymy questa. Tak mi się wydaje. Kurczę, co tutaj? Ale czekajcie, a tu? Nie, dobra. Tutaj. To są to krawca, wchodzimy. No dobra, chodzimy. Mr. Szulski, come in. What's new? Oddamy krawcowi nowe inspiracje. I've got some fresh ideas for you. I see what it is you're getting at. But the collection still seems to have some missing pieces. Please, keep looking. We need bold concepts, unusual combinations. I'm counting on you. Meanwhile, I shall attend to my work. Please, excuse me. Aha, coś nam jeszcze... Ale mamy jakieś takie rzeczy. Dobra, odejdźmy. I won't bother you. All right. Dufny sen, deseń. Zobaczmy, bo to coś nam na pewno... O! O, ale tutaj ludzi coraz więcej. Ale zobaczmy, przybierzmy się, bo tutaj widzę, że mamy kolejne jakieś...
O, właśnie. A co mamy teraz założone? Dum na arabeski? W sorry, co nie mam. Tkaninie, kamizelka w popielate rąby. Zyskuje idealne dopełnienie dzięki dodatkowym w kolorze intensywnej purpury. Aha, albo to. To jest fajne, to ładne jest. Aha, a tu? Dufny deseń. Orientalne wzory oraz ozdobne guziki tworzą nieoczywistą całość. My mieliśmy to teraz. Ożywia sylwetkę. To mi się podoba. A nie wiem, czy to nie jest czasami te nasze stare, nie? Dobra, zobaczmy to. Nie, mi się to nie podoba. Podoba mi się. Wiecie, co mi się podoba? To mi się podoba. Bo to stare. Dobra, teraz tak. Znoszona próżność. Liniane spodnie o uniwersalnym fasonie pamiętają lepsze czasy. Spodnie w odcieniu głębokim grafitu są obowiązkowym elementem garderoby każdego nowoczesnego dżentelmena. To są spoko. Oryginalny wzór jest zgodny z tym, co aktualnie nosi się w Berlinie. Kant tych eleganckich spodni jest nieco podwinięty, aby zminimalizować ilość pyłu osiadającego na materiale. Nie, dobra, weźmiemy sobie to. Chłopliwe kanty. Pragmatyczne ważniactwo. Teraz tak, sploty arogancji. Skórzane elementy przełamują klasyczny styl, dodając całości nieco wzajemnego charakteru. To chyba w tym chodziłem. Okrycie dla elit. Stanowczy płaszcz ozdabia oryginalna fioletowa lamówka. Dobra. A tu na płaszczu oznaczają się ozdobne pasy inspirowane militarnym szamelunkiem. Odcienie megalomaństwa. Aha, no to nie. To odkrycie dla elit. Elita. Słuchajcie. Przebierz się i wyjdź. Tak jest. Dobra. Co tu mamy dalej? Prosi na kolację na próżnej 10. 70 północne. A to jest teraz? Chyba. Może, nie wiem, zobaczymy. Albo i nie. 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 Tylko, no właśnie, ale o której? Wprosi na kolację na próżną 10. Na kolację, czyli w nocy pewnie. Tutaj po południu, nocą, po piątej po południu. To też po południu. Wypróbuj po południu. To wszyscy po południu. Okej. Okay. Krakowskie inspiracje. To też nie teraz bym chciał. To bym chciał. Po Wiśle. Upyr. No właśnie, teraz pytanie, czy wziąć to po Wiśle? I lecimy na to po Wiśle. Lecimy na po Wiśle. Bo to się czas też trochę. Wolałbym tego upyra, nie? Mieć. Znaczy nie upyra, tylko salutora nowego. Na Powiśle. Jedź. Jedź, jedź, jedź. Zobaczymy, jaki czas teraz będzie. Dobra. Zobaczmy. Odszukaj osoby ze skazą. Dobra. Teraz spójrzmy w ogóle. Wczesny poranek dalej jest, no widzicie. Ta, Grudera malarza. No dobra, przeszukajmy tutaj malarza rybaka, nie? Brudne szmaty. Właściciel rudery żyje w strasznych warunkach. Gałgany przyciągnięte są zapachem terpentyny i bezpieczeństwa.
jak gniazdo uwite na szczycie drzewa, stokroć lepsze niż złota metalowa klatka. Śpiący wśród nich mężczyzna nareszcie czuje, że jest u siebie. Ślad pewny, Kajetan. Okej. Okay. Zbadaj. Ekskluzywny pędzlem. Wysokiej jakości przybory. Malarza ewidentne stać na luksusy, a nie chlujny tryb życia jest jego świadomym wyborem. O, ciekawe. Skąd ma pieniądze? Skąd masz pieniądzory? Ale jakieś obrazy ma też tutaj, widzę. Skończone obrazy. Naturalistyczne obrazy przedstawiają martwe ciała na plaży w różnych pozycjach i konfiguracjach. Smugi fali, kreślone lekką ręką, dotykają martwej natury na namalowanym brzegu. Malarz zastanawiał się nad dziwnym urokiem topielców, znajdując w ich widoku osobliwe ukojenie. No, ciekawe, wyciągnij wniosek. Dziwak z Powiśla. Kajetan jest jednocześnie żywy i martwy. Wewnętrznie. W osobliwy sposób nierozerwalnie związany z rzeką. Maluje obrazy przedstawiające zbrodnie na powiślańskich brzegach. Mimo, że stać go na przyrządy malarskie, preferuje życie pozbawione jakichkolwiek luksusów. Ciekawe. Tu jeszcze coś jest. Wezwanie na komisariat. Ponownie wzywa się pana Kajetana Chruścickiego do osobistego stawiennictwa na posterunku głównym policji w Śródmieściu. W razie zignorowania wezwania komisarz prowadzący Pielewin zostanie upoważniony do przedsięwzięcia środków przymusu bezpośredniego, mających na celu zmuszenie pana do spełnienia jego obowiązków względem organów ścigania. Proszę potraktować ten dokument jako ostatecznie ponaglenie. Wiadomość od komisarza, wezwanie na komisariat. Płynące w żyłach Pielewina zniechęcenie sprawia, że ręka idzie nierówno, a słowa pokładają się na papierze w niemocy. Dawno stracił nadzieję, że ta sprawa wreszcie ruszy z miejsca, ale zawsze warto spróbować. Jeszcze raz. Ślad pewny, komisarz Pielewin. Wyciągnij wniosek. Sprawa rybaka. Pielewin uważa, że to Kajetan jest mordercą rybakiem. Wydaje się zdesperowany z powodu braku solidnych dowodów, a okoliczności działają na niekorzyść malarza. To tylko kwestia czasu, aż zostanie on aresztowany. Właśnie. Dobra, szukaj za sobą. Skonfrontuj się z Kajetanem. Dobra, lecimy do niego. Jest czas, także słuchajcie, lecimy. Taka kolejka do WC, nie? Oho, tu coś jest. Zbadaj. Ogłoszenie. Stowarzyszenie Sportów Angielskich zaprasza codziennie o 12 na naukę nowej gry drużynowej. I kolejne zadanie. I mamy punkt. Ale chyba tylko jeden. Tak. Afisz z ilustrowanym rysunkiem przedstawiającym skracza kopiącego w piłkę. Codziennie o 12 Stowarzyszenie Sportów Angielskich zaprasza wszystkich chętnych na naukę nowej gry drużynowej. Dobra, zobaczmy to jeszcze zadanie. Miejskie tajemnice. Futbol. Powiśle. No, można w sumie to zrobić. Najpierw. Aha, czekajcie. Tutaj. O, ale czekajcie, tutaj coś jest. Na drzewku. Zbadaj. Kartka na drzewie. Zmiana pory zbiórki SSA o 5 na skrzyżowaniu ulicy Bednarskiej i Ziemnej. Kartka na drzewie. Wydruk przyszpilony do pnia. Organizacja zwana SSA. No ciekawe. Zmienia pory spotkania na skrzyżowaniu Bednarskiej i Ziemnej na godzinę 17.
A, bo to są te sportowe pewnie te. Okej, okej, okej. Dalej jest godzina wczesny poranek. Dobrze. Super, spoko. Oho. Tutaj coś jest. Gazeta sportowa, prawidła gry w piłkę nożną. Football Association. Ciąg dalszy. 11. Graczom nie wolno używać butów z gwoździami. Chyba że główki gwoździ są wbite zupełnie równo ze skórą. Nie wolno też używać żelaznych okuć na butach, ani też gumowych podeszw lub okryw na golenie. Nie mogą też drewniane kołki z butu wystawać. Gracz, który by się do tego nie zastosował, musi być z gry wyłączony. Gazeta sportowa. Wydanie otwarte na artykule poświęconym sportowi. Ktoś porzucił gazetę z artykułem opisującym zasady nowej gry na świeżym powietrzu. Gry w piłkę nożną. Wyciągnij wniosek. Codziennie futbol. Codziennie na skrzyżowaniu ulicy Bednarskiej i Ziemnej Stowarzyszenie Sportów Angielskich, czyli tak zwane SSA, gromadzi chętnych na naukę nowej dyscypliny sportowej, bardzo popularnej w Wielkiej Brytanii, gry w piłkę. Wystarczy stawić się na miejscu o godzinie 17. No dobra, no 17 godzina, no to niestety nie teraz. Nie teraz, kochani. Czyli lecimy, słuchajcie, ze zadaniem. Tak, musimy się z Kajetanem skonfrontować. O, zmienił chyba miejsce. Nie. Dalej tu jest, okej. Okay. Ale już ciała chyba nie ma. Nie, tutaj coś. A nie, to nie jest chyba ciało. Dobra, skonfrontujmy się z nim. Zagadaj. Is the painting finished? Nope. The police took the body before I could finish. Okej. Okay. But I'm sure something new will appear soon. Mm-hmm. No, zapytajmy, jak mu idzie malowanie. What exactly do you paint? Dead bodies. Someone might say the dead deserve respect. I'm saying that both life and death are meaningless. You are blocking my view. Mm-hmm. Zacznij drążyć temat malarza i morderstw. Can I ask you a question? Whatever. A coś jeszcze mi umyka. Okej. Zwróć mu uwagę, że zaczęło mu na czymś zależeć. Zresztą mogę go aresztować za takie gadanie. Dobra, to drugie. I think painting those bodies has become something very important to you. I hadn't thought about it that way. It seems it has given your life a new. To trzecie pytanie to, to jest really think so? Związane z drugim. No właśnie, zauważ, że mogą go aresztować za takie gadanie. I'll go now. Nie! Kurde, wcisnąłem trójkę. Chwila, moment. Any new ideas? Can I help you? Zacznij drążyć, tak. Can I ask you a question? Ale coś jeszcze nie wiemy. Zobacz, że mogą go aresztować za takie gadanie. Tak, że tam. Aren't you afraid you might be arrested? You're always the first one out of the body. You painted. To me, you look like a murderer. No. Me? Why? The bodies appear on their own. Besides, let the police worry about that.
If they catch the murderer, there will be no more dead bodies to pose. On nie jest mordercą, mi się wydaje. I hadn't thought about that. Hey, no. Don't understand. Skup się na konfuzji Kazitana i dojrzyj skazę. It seems that while contemplating the lack of sense in life, you did find something you care about. Right. But that doesn't make sense. Why is it that in trying to go with the flow, I end up paddling harder? Where did I go wrong? Beautiful. Hmm? Kajetan, osobliwy malarz, jest tym, za którym idzie Morana. Wyciągnij wniosek. Królowa odmętów. Obecność Morany sprawia, że wśród mieszkańców Powiśla zapanował marazm i poczucie beznadziei. To skaza Kajetana zwabiła tu Salutora. To do niej lgnie. Jeśli uda mi się ją wydobyć, Morana będzie moja. Sięgnij do skazy malarza. Przyjrzyj mu się. Dziwne. Może nie mam pojęcia. Piękna. Nie wiem czemu, dlaczego. Znaczy, nie rozumiem tego tutaj tak. Sięgnij do skazy malarza. Przyjrzyj mu się. No, przyjrzyj mu się, nie? I wonder if you developed it when you tried to kill yourself. Or if you had it before. It is your doubt, your resignation, your nihilism. It's time to free you from it. Can you hear me? Take a step back from him. Uh-oh. What? What are you doing? They're arresting me, that's what. Kurde. Czyli mogłem... Powiedz, że Kajetan jest niewinny. You've got the wrong man, Pielewin. That is up to the examining magistrate to decide. Let's take him. Tell them what you told me. You are not the killer. No, ale co what to... What difference does it make? No właśnie. Pielewin, you know he's not the one. What can I do? This case is taking too long anyway. Kurde. How are you going to sleep after this? I'm going to buzz it up till I fall asleep. Preferably in moonshine. No nie mówcie, że nie zdobędę. Przez to, co tak zagrałem. And now it starts to rain. Doprowadź do wznowienia śledztwa. Okej. Okay. Czekajcie, co tutaj jest nowego? Komisarz Pielewin. Komisarz Pielewin, kłębek nerwów, przydzielono go do sprawy rybaka z Powiśla, która utknęła w miejscu, a to wyraźnie odbija się na jego samopoczuciu. Pielewin nie wierzył w winę Kajetana, zmuszono go, żeby znalazł kozła ofiarnego. No wiadomo, publika, nie? Dobra. Która to jest godzina, żeby po prostu... Czekajcie, wczesny poranek, dalej, dobra. No to dalej możemy to prowadzić, to śledztwo, w sensie... O, tutaj coś jest. Z Piotkiem, zagadajmy z Piotkiem. Get it away from me! I don't want to touch it. Yellow belly. Shut up! Hey you! To kurde. What do you want here? Nie mówcie, że będę się z nimi lał. Zapytaj, czym się ba. What is that you're playing with? It's a hook from a real dead man. A dead man's hook. Quiet, you dolts! This hook is from the fisherman's victim, isn't it? So what if it is? What's it to you? They've already caught the murderer. What if I tell you that they didn't? That they caught the wrong man? The fuck they did! No. Get lost! Oh, kurde. Unless we trade for it. Got anything interesting to barter with?
Mali złodzieje, dzieciaki podwędziły ważny dowód z miejsca zbrodni, ale nie chcą ze mną współpracować. Ewidentnie dowodzi nimi chłopak o imieniu Piotrek. Postrasz ich, nie powinni być tu sami. Porozmawiaj o wymianie na haczy. Kurde, no dumą unosić się? Nie, porozmawiam o wymianie. Wymienimy się o coś. And what would you like for the hook? Armata? A cannon. A saber. Well, you heard him. If you bring us a cannon or a saber, we'll give you the dead man's hook. O kurde. That should be doable. There were some old blunt sabers in Father's office. No tak. Go away now. You're boring. To dzieciaki. Uzyskaj kluczyk z rąk dzieci. O, ale tu coś leży. Coś tu jest. Gruby i solidny. Ktoś wyrył na nim imię Piotrek. Każde wgłębienie to ślad po radości i zabawie. Rysa od uderzenia w wiadro, wystająca drzazga od walki na szpady. Z wyżłobionych liter sączy się jednak wstyd. Kijaszek jest niemym towarzyszem najskrytszej zabawy, uczestniczy w śledztwach i pomaga w chwytaniu przestępców. No nie mówcie, że Piotrek... dobra, nic na razie nie mówię. Czekajcie. Aha. Muszę ten haczyk odzyskać. No myślę, że to nie Piotrek chyba jest mordercą. Trochę głupio. Wiecie. No muszę tak czy siak udać się do gabinetu chyba ojca. Idziemy. Okej, okay, sprawdzę, która jest godzina. Wczesny poranek, dalej. Dobra. O! Nie w tę bańkę. No mógłbym pogonić tych subratów. Czekajcie. Aha, dobra. Chodźmy tutaj. No nie powinienem chyba od ojca tam coś pobierać. W sensie, tak mi się wydaje. What do we have here? Szabla. Dawać dzieciakowi szablę. Ale dobra, dobra. No nie chciałbym w tą dumę, nie? Uderzać. Dać dziecku szablę. Kuźwa. Dobra. Idziemy. O, pada deszcz. Dobra, zobaczmy. Chciałbym mapę zobaczyć. Która godzina? Wczesny poranek, cały czas? Dziwne. No ale dobra, może blisko jest. Czekajcie, tu coś jeszcze jest. Zbadaj. Butelka po piwie jest pusta. Wydaje się, że została opróżniona niedawno. Z każdym łykiem do serca wlewa się zachwyt. Obserwowani policjanci wyglądają jak tak wspaniale w swoich mundurach, z poważnymi minami. Gorzki posmak zatraca się zupełnie wobec smaku marzeń na jawie. Szkło odbija promienie słońca na twarz, ale to nie one tak ją rozświetlają. Ślad pewny Piotrek. Dziwny z tym Piotrkiem coś jest. Hak na dzieci. Wygląda to, że Piotrek, przywódca grupy, która ukradła haczyk, skrycie fascynuje się pracą policji. Może mógłbym to jakoś wykorzystać i nakłonić go do oddania jej haczyka. Kurczę, właśnie. Ech.
Piotrek, manipuluj. No właśnie, może nie będę musiał. Salut. Salut. Have you heard this fancy pants? Jancusia. No. Okej. Okay. Odsuń w Piotrku ukrytą fascynację pracą śledczych. Dokładnie. Tak jest. Jedyneczka. Czyli szabli nie będę musiał oddawać. You have the makings of a good detective. I could use the help of someone as smart as you in my investigation. I'd like to help. That's commendable of you. Then the first step would be to give me back the hook. Don't give it back. Don't be a sucker. Shut it! I want to help the police with their investigation. Got it? If you got a problem with that, you can fuck right off. Here. So what now? Haczyk, wyjęty z podniebienia ostatniej ofiary rybaka. Haczyk rezonuje od zderzenia dwóch myśli. Ktoś próbował smakować agonalne wrzaski ofiary, doceniając chwilę obecną. Po zakrzywionym metalu przebiegał jednak żal za kimś nieosiągalnym. Kto powinien rzucać się tutaj w konwulsjach w miejsce tego żałosnego węgorza? Powiem, że zbadam haczyk. Now I'll examine the hook and keep looking for other clues. Piotrek's a lickspittle for the coppers. No? Shut your mouths! Or you lose even more teeth. I'll help you. Come find me near Antiaja's brothel. We can resume the investigation there. All right, enough of this. Let's leave this place. Dobry. Spotka się z Piotkiem pod Lupanarem. Lupanar. Czekaj, może to coś znajdę, nie? Oho, a tu coś jest. Badaj. Raport stróża. Raport. Dnia 3 września po licznych skargach mieszkańców kamienicy postanowiłem przygonić wyrostków grających na podwórku w toczenie fajerki. To ich bardzo rozruszyło. Przez kolejną godzinę stali pod oknami i przez na przemian wrzeszczeli. Potem gardła im się zdarły, ale zapowiedzieli, że nazajutrz wrócą i jeśli zabroni im się gry, podobnie będą protestować. Podpisano Czesław Majerczyk. Okej. Okay. Dokument, raport stróża. Dokument zapisany na kartce lekko przybrudzonej popiołem. Na podwórku jednej z kamienic banda wyrostków lubi grać w toczenie fajerki. Cokolwiek to znaczy. Okej. Okay. Lecimy dalej. Tu jest jakiś Piotr. No tu jest Piotruś nasz. Ale tutaj mamy... z prostytutką. Zagadajmy z prostytutką. So then I tell him, stick that rubble up your ass. I've got my honor. You sure are a canny lad. Hello. I'm on my break. Come back later. I sent him Auntie Clara. We're doing an investigation together. Dokładnie. You're always up to something, Piotruś. What investigation? No właśnie. What are we doing here? What do you mean? The aunties are the key to the world of information. They know and care more than anyone else in Powiśle. Are you his actual aunt? You really are a tourist. Of course they're not. But I prefer them to the real ones. They always help me somehow when I'm in trouble.
They'll dress a wound. Give me an apple or a beer. Piotruś, Piotruś, nothing gets by you. You remember that lady's gloves? I said I liked them once, and he brought them to me the next day. Well, just say the word. Zapytaj Klarę o rybaka. What do you know about the fisherman? All I know is he's in jail. Finally. This cursed place can breathe a little. He's not in jail, though. We're looking for the real one. Piotruś, is that the investigation you're playing? What do you mean, playing? We're both dead serious and committed, Auntie. You better watch out. You'll get in trouble. Mm-hmm. No nie, zapytaj co teraz. What next, partner? It's not over yet. Now we split. You go grill the other aunties, and I'll see you later. Okay. After dark, some of them work here, and others in the streets. Po zmroku. Remember to tell them I sent you. Piotrek Justa, that is. And ask better questions this time. Mhm. Watch him. If anything happens to him, it's your fault. No, dobra, jakbyś odpowiedziała na pytanie bez... zaczekaj do nocy, aby posłuchać prostytutki. Okej, okay, a... do nocy, no tam coś... A tu jeszcze coś jest. Czekajcie, tu coś jeszcze jest. Secrets? Broszka, zgubiona broszka z zielonym oczkiem, osunęła się na ziemię kolejny raz. Broszka wysunęła się z kołnierzyka. Mówią, że to jej ulubiona suknia, barwiona zielenią Shelley'ego. Jej szkodzi. Może i mają rację, ale ma już 60 lat. Niewiele jej zostało, a na coś trzeba przecież umrzeć. Wyciągamy wnioski. Pod prąd. Nowy mężczyzna nie ogląda się za siebie i nie baczy za uprzedzenia minionej epoki. Dumnie pokazuje gładko ogolone policzki. Wybiera mocne kolory, nie zważając na ich mroczną sławę, a także sięga po nietypowe tkaniny. Nowa dekada będzie należeć do tych, którzy dyktują modzie warunki, nie na odwrót. Czyli mamy coś, mamy z modą związane. Wiecie co, ja bym jeszcze tu wszedł. Lupanar. Panie, że tutaj coś do zbadania. Zbadaj. Pianino, stary, ledwo działający instrument, myśli o utraconych nadziejach, o podłym mieście Warszawa. Rozstrojone jak instrument, na którym osiadły, nagle pryskają zupełnie. Zastąpione brutalnymi wspomnieniami, kiedy ich właściciel wyczuwa w powietrzu zniewidzony zapach ryb. Rybak, o. Okej. Okay. Jeszcze dziwne, że jest wejście na górę. Może zobaczymy. Ciocia Jadzia. Is the gent looking to forget his worries for a while? Discretion guaranteed. I haven't had an angry wife come here yet. Are you the owner of this establishment? Of course, precious. Welcome to Auntie Yaja's body house. Zapytaj o stojący to pianino, porozmawiajcie o interesie. Zapytaj tutaj o stojący. Who usually plays the piano here? Would that it were only one. We get no shortage of has-been artists here, or them that try to bamboozle the girls into giving them a better price, especially if they're drunk. One of the girls saw it in a pawn shop. It wasn't cheap. Your employees play too? I can find you someone that can tickle the ivories. But that's not what I pay them for. Porozmawiajcie o jej interesie. Tell me about this place. All right, precious. Ask away. Pytaj, skąd są jej dziewczyny?
Dobra. Are all the girls local? I know places like this offer lodgings to those arriving in the city in exchange for their services. If you're implying something, Precious, I can assure you that all the ladies here work of their own free will. Imagine coming here to be a cleaner or teach children, and then the only thing anyone really wants to pay you for is your ass. I'm the reason they can make a living. No offense, Precious, but you have no idea what it's like. Zapytaj o Piotrka Justę. Does Piotrek Justa live here too? That one always finds his way around. He's a nitwit. The girls like him and he likes them. As long as he knows his place, he can hang out here. Where are his parents? Who knows? He's a foundling. Mm-hmm. Zmień temat. Let's change the subject. Finally. Shall I find you a companion? Odejdź. Thank you. Maybe I'll return later. You're blushing, Precious. Well, goodbye then. Sponsowiałeś. Okej. Okay. Zobaczmy, wejdźmy na górę. No tu wszystko. Tak, nie, dobra. Zaczekaj do nocy. Okej. Okay. No, ta się zawiesiła się kobicina. Dobra, zaczekaj do nocy. No dobra, słuchajcie, myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Zapewne zrobimy jakieś inne questy poboczne ze względu na to, że jest wczesny poranek. Tutaj trzeba przyjść po północy, czy tam gdzieś blisko w nocy, koło nocy, więc po południu zrobimy tam inne questy na Śródmieściu chyba. Tak, chyba coś takiego, więc jest ich tam sporo do zrobienia. W każdym bądź razie mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zachęcam was do komentarzy, do łapkowania. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Cześć! Just remember, there's no turning back.